uchwała, którą dzisiaj mamy podjąć, jest elementem tego programu naprawczego. Przede wszystkim przestańmy mówić o tym, że my coś likwidujemy. Dobrze wiecie, że planujemy wspólnie z Gminą Tuszbork utworzenie nowego domu kultury. My tutaj niczego nie zamykamy. Bo w okresie realizacji programu postępowania naprawczego władze powiatu ograniczają działalność samorządu do zwykłego administrowania. W związku z czym obciążenia pracy, także osoby pana starosty, będą w tym okresie mniejsze. Proponujemy zatem zmianę do uchwały ograniczającą miesięczne wynagrodzenie pana starosty o dodatek specjalny. Udało nam się uratować powiat przed komisarzem. Teraz pan chce mi obniżać wynagrodzenie. Chciałbym zaznaczyć, że pan więcej zarabiał w tamtej kadencji, ale ja tego panu w żadnym momencie nie wypominałem. Cieszę się bardzo, że pan radny w końcu dojrzał do tego, że jednak powiat jest zadłużony, że jednak należy oszczędzać. Powiem tak, z jednej strony jest to smutne, że tak późno. Panie przewodniczący, panie przewodniczący. Uchwała oznaczona cyferką 2.1 w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Tuszborku z siedzibą przy ulicy Dambota 4. Kto z państwa jest przeciw? I kto z państwa się wstrzymał? I dzięki połączeniu tych dwóch instytucji to będzie jedna nowa instytucja. I co też istotne, bo pewnie też każdy o tym też pyta, będzie nowy dyrektor tej instytucji. Chcemy zacząć na nowo, chcemy na nowo stworzyć tę ofertę kulturalną. Nasi sąsiedzi, powiat oleski, powiat namysłowski, oni mają zadłużenie na poziomie 8-9 milionów. Każdy. My mamy 84 miliony, szanowni radni. Czy w tej sytuacji nas stać na to, żeby utrzymywać Młodzieżowy Dom Kultury? I powtarzam, nikt tutaj ani przez chwilę nie neguje dorobku MDK-u i sukcesów tych dzieci, młodzieży. Podpisałem z burmistrzem Jarosławem Kielarem list intencyjny o współpracy, żeby podjąć działania dla zachowania, stworzenia nowych instytucji kultury. Wy wychodzicie z biednego powiatu do bogatszej gminy, która ma możliwości o wiele większe, szanowni państwo, niż powiat. Świadczenie Rady Pedagogicznej Rady Rodziców oraz pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Tuszborku. Szanowni radni, fakt, że podczas obecnej sesji nie ma nas, nie ma młodzieży, nie ma tłumów tuszborczan, nie ma transparentów, tak jak to miało miejsce prawie rok temu, może państwa nieco dziwić. Zatem wyjaśniamy. Powody tego stanu rzeczy są dwa. Po pierwsze, nie wierzymy w skuteczność takich działań. Nie jesteśmy aż tak naiwni, by sądzić, że wynik głosowania będzie dla nas korzystny tylko dlatego, że na sali będzie huczący tłum. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że decyzja już zapadła w kuluarach, a głosowanie będzie tylko formalnością. Wiemy też, co to jest dyscyplina głosowania, a arytmetyka składu rady jest nam doskonale znana. Powód drugi jest prozaiczny. Zwyczajnie po ludzku boimy się. Tuszbork to małe miasto, a każdy z nas jest w jakiś sposób pośredni lub bezpośredni uzależniony od władzy. A w tym przypadku, kiedy zostaliśmy wplątani w rolę zakładnika waszych sporach politycznych, nasze obawy jeszcze bardziej się potęgowały. Takie porozumienie pisaliśmy, chcąc wyjść naprzeciwko potrzebom dzieci, które wspólnej instytucji miasta, gminy i powiatu tuszborskiego pod taką roboczą nazwą Tuszborskie Centrum Kultury będzie mógł kontynuować wspaniałe sukcesy Młodzieżowego Domu Kultury. Czy młody człowiek mieszkający na terenie gminy Tuszborsk, powiatu tuszborskiego ma ograniczony dostęp do bazy, do infrastruktury gminnej? Nic z tego nie wyszło, bo
dyrektorką kina, de facto Rada Miejska utworzyła, powołała odrębną jednostkę. Czyli utworzyliście dodatkową instytucję, a teraz mówicie, że będziecie łączyć. Na jakiej zasadzie, pytam, dzisiaj młodzież i dzieci tu mieszkające mają ograniczony dostęp do infrastruktury gminnej. Co takiego się dzieje, że dzieci nie mogą się z tej infrastruktury korzystać? Przecież to jest ewidentna ściema. Chcecie po prostu połączyć te dwie instytucje, zaciągnąć dorobek MDK do KDK i zmienić szyby. Pan wskazuje tych ludzi, te dzieci na dziadowanie. Dlatego, że powiat nie stać na to, żeby zakupić, wyremontować sprzęt, który aktualnie spełnia standardy, które są potrzebne. Państwo z PiS potrafią współpracować. Mogą być przeciwni, mogą być w opozycji, ale co innego jest konstruktywna opozycja, a co innego jest totalna opozycja, którą pan i pański klub reprezentuje. Pracownicy KDK to 12 osób, pracownicy MDK 14 osób, w tym 10 nauczycieli. Czy po połączeniu, tak jak państwo zapewniacie, wszyscy zachowają pracę? Pan młodzież jest... Ale proszę o zadanie pytań. Dobrze, proszę, ja dam ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Panie przewodniczący, pan jest bezczelnym człowiekiem. Proszę zachowywać odrobinę kultury na tej sali. Naprawdę. To, że jestem dla pana niewygodny, nie upoważnia pana do takich zachowań. Proszę pozwolić mi dokończyć wypowiedź. Każdy miał miejsce, będzie miał zaproponować.